Betonowe boisko przy szkole podstawowej numer 11 doczekało się remontu. Zmieniła się nawierzchnia, która pierwotnie była planowana, bo to miał być natrysk poliuretanowy, natomiast będzie położona nawierzchnia ze sztucznej trawy. Notabene ta nawierzchnia będzie tańsza. To inwestycja na pocieszenie. Priorytetem dla szkoły była bowiem budowa parkingu i dojazdu od trasy północnej. Niestety realizacja tych zadań była za droga. Droga dojazdowa też była tym zadaniem, które było głosowane w budżecie obywatelskim. Niestety nie udało się tego zadania przegłosować. Ale trzeba też przypomnieć, że koszt realizacji tego zadania to jest dosyć spora kwota, bo było to zadanie robione ze specustawy i tutaj przekraczamy kwotę 1 000 000 zł na realizację tego zadania. Przebudowa boiska również przerosła oczekiwania miasta. Koszt wzrósł prawie dwukrotnie. Ogłoszono przetarg. Czekamy na składanie ofert do 28 lipca. W tym dniu dowiemy się, kto jest zainteresowany wykonaniem i jakie są rzeczywiste koszty realizacji. Dodatkowo w spadku po niezrealizowanym projekcie przy szkole zostaną postawione ekrany akustyczne. W związku z budową tej drogi również był uwzględniany koszt budowy ekranów akustycznych wtedy, natomiast teraz przy wykonywaniu trasy północnej odejdzie jak gdyby koszt związany z ekranami akustycznymi. Remont boiska zostanie zrealizowany za pieniądze z budżetu obywatelskiego jako jedna z małych inwestycji.